Formuła 1, nie zderzamy się, tak. Opowiadanie z Narni. To hasło od zabawy do mistrzostwa, bo wierzymy bardzo mocno, że uda nam się wyszkolić tutaj w Sanoku jakiegoś znanego piłkarza. Chcemy poprzez właśnie zabawę z dzieciakami od najmłodszych lat, poprzez naukę gry w piłkę dzieciaków, szkolenie grup młodzieżowych, stworzyć takie warunki, żeby tak niewielkiej miejscowości, jaką jest Sanok oraz okoliczne miejscowości wokół Sanoka, młodzież stamtąd się wywodząca, żeby miała porównywalne szanse z młodzieżą mieszkającą i trenującą w wielkich ośrodkach, w większych miastach i w większych ośrodkach piłkarskich. Taki był główny cel. Daj mu, daj mu! Chowanie, no! Czego nie podasz, cześć! Daj mu, Dawid, Kasper, daj mu! Dawid, do bramki, Dawid! Jeden! Doszliśmy do wniosku, że może by spróbować stworzyć organizację, która głównie będzie się zajmowała właśnie szkoleniem dzieciaków i młodzieży, szkoleniem piłkarskim. Fundacja powstała, została zarejestrowana na wakacjach. No i tak to już od tego czasu trwa i cały czas się rozwija. Igor na plecach Igi. Wiktor na plecach Wiki. Wiktor Śradzki, a na plecach Wiki S. Jestem Fabian, mam ksywkę Fabian. Jestem Kamil, mam ksywkę Kamcio. Nazywam się Kacper, mam ksywkę Rudy. Jestem Wiktor, mam ksywkę Sołtys. Bardzo dobrze. Uwaga, pary gotowe. Poszło, hop! Mogę grać w piłkę z kolegami. Tato był napastnikiem i mnie to zaraził normalnie, jakby to powiedzieć. Mój brat gra. No i tak, to się potoczyło. Ja mojego brata nauczyłem też grać w piłkę, później on zaczął grać. No i tak, cała rodzina grała. Tylko mama nie grała w piłkę. Ja nie chcę być sławny. Wszyscy za tą łażą, tak na minę. Chciałbym być słynny. Wolałbym być skromnym piłkarzem bardziej niż sławnym. Fundacja istnieje już 7 lat, tak? 2014 rok mamy, czyli 7 lat. I nadal się rozwija piłkarsko, ale oprócz tego, że szkolimy i wprowadziliśmy system szkolenia oparty na własnych jakichś przemyśleniach, to też staramy się dbać o to, żeby mieć własną infrastrukturę sportową. Mamy własne boisko, mamy korty tenisowe, końcem wakacji będzie boisko do beach soccera. Jedyne tutaj u nas chyba w okolicy, oprócz oczywiście zajęć stricte skierowanych na piłkę nożną. Co jakiś czas staramy się wplatać różne inne dyscypliny sportowe. Na każdym treningu odkrywam coś nowego w tenisie i po prostu w tym sporcie cały czas dążę do tego, żeby być lepszym. Bardzo mi się podoba, jest bardzo to kulturalny sport. Tu nie ma rękoczynów, tu nie ma po prostu brutalności, tu nie ma czasem słowa, ktoś się zdenerwuje czy coś. I tutaj po prostu daje odprężenie, tutaj po takim treningu, meczu, jak człowiek się wykąpie wspaniale, to jest tak, że może świat przewracać, prawda? Więc coś wspaniałego.
Pan Stefan Tarapacki miał kawał historii sanowskiego tenisa ziemnego. Dużo nas uczy. Tak, bardzo dużo mówi przede wszystkim. No i zwraca uwagę przede wszystkim na szczegóły. Jest bardzo doświadczonym trenerem. Bardzo fajnie się nam pracuje z panem Stefanem. Lubię od początku dokładnie uczyć, że wolę, żeby to dziecko nie odbijało jakkolwiek, bo najgorsze to jest po prostu pewien nawyk, bo to są pewne nawyki. Każdy element staramy się po prostu prawidłowo, czyli począwszy jak rękę ułożyć, jak rozmach robić, bo są różne rozmachy, do niskiej piły, do wyższych, to jest najważniejsze, prawda? Czyli ten czas kontuzji nie będzie, jak będzie granie jak tańczenie, granie jak chodzenie, granie jak tego, nie jedna ręka, bo to gra, prawda, i tam, a druga w kieszeni ma, tylko całe ciało, prawda, żeby chodziło, to tak jak w tańcu. Do fundacji przyjmowane są wszystkie dzieciaki, każdy kto ma tylko ochotę pobawić się z nami w tą piłkę nożną, aktywnie spędzać wolny czas, jest bardzo mile widziany. Organizujemy mecze sparingowe z drużynami z ekstraklasy, przez to promując czy miasto Sanok, czy naszych właśnie chłopców i otwierając im, uchylając im troszeczkę tych drzwi do tego większego futbolowego świata. Receptą na to, że funkcjonujemy już te 7 lat i cały czas stale się rozwijamy. Myślę, że jest dobór ludzi. Mamy świetną kadrę trenerską, począwszy od trenerów pracujących z najmłodszymi adeptami piłki nożnej. Benio Sołtysik, Wiedzie Prym, Maciek Bukład i wielu innych. Bo piłka jest taka, że można sobie wzmocnić kości. Nie, bawić i granie. Bawić się. Bawić się i grać. Bawić się i grać. Bawić, bo można strzelić gole, bo można atakować i że można się cieszyć. Mecz. No bo jest dużo zawodników, może być ładny gol, może jeszcze być ładne podanie, ładna główka i może coś się komuś stać. Pracę z dziećmi mam wpojoną od małego. Jest moją pasją, nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić coś zupełnie innego. Zachęcam rodziców, żeby właśnie swoje dzieci oddawali od już najmłodszego wieku do jakiejkolwiek grupy szkoleniowej. Nie musi to być konkretnie piłka, ale nie można zaprzepaścić tak zwanego złotego wieku w rozwoju dziecka. Jesteśmy świadomi swoich niedociągnięć, wiemy w jakich obszarach powinniśmy troszeczkę bardziej popracować, nad czym powinniśmy pracować, ale ogólnie to nas utwierdza w tym, że idziemy w dobrym kierunku. Staramy się na bieżąco rozwiązywać, to są drobne jakieś problemy organizacyjne, czasami wiadomo, coś nie wyjdzie, ale nie wpływają one na funkcjonowanie organizacji. Zawsze udaje nam się w porę zareagować, więc oby tak zostało do końca. Dokładnie tak to się potoczyło.